nazywam tą rzecz ostrzem Bożego charakteru i myślę, że jest to jest dobra nazwa. Ewangelia Jana 17:26. Ewangelia Jana 17:26. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Zobaczcie, i objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Ten werset pokazuje nam, że miłość jest tożsama Bogu. Miłość to Bóg, Bóg to miłość. A więc Bóg w Tobie to miłość w Tobie. A więc jeżeli w Tobie jest Bóg, to jest w Tobie miłość. Rozumiecie? To tak działa. Jeżeli jest Bóg, to jest miłość. Nie będzie miłość. Bo nie myślisz chyba, że będzie Bóg w Tobie. Jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, to w Tobie jest Bóg. A jeśli jest Bóg, to jest miłość. Ten werset o tym mówi. Aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Ta miłość to jest On. Bóg w Tobie to miłość w Tobie. I my, chrześcijanie, musimy tą rzecz w sobie zakodować. Nam nie brak niczego z Boga. My wszystko mamy. Ale znamy też całą miłość Bożą. I to taką miłość, którą Bóg, Ojciec, umiłował Boga Syna. Najwyższa miłość, najwyższego rzędu, jaka w ogóle istnieje. I mówiąc o tym, że Bóg to miłość, a miłość to Bóg, dochodzimy do prostego wniosku, że ostrzem Bożego charakteru jest miłość wszelkiego rodzaju. A wręcz wszystkie te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, zawierają się w miłości Boga do człowieka. To jest miłość. Ostrzem Bożego charakteru jest miłość. Czyli te wszystkie elementy Bożego charakteru, które oglądasz w tej matrycy Bożej, o której mówiłem na pierwszej sesji, one się będą manifestowały w praktyce poprzez miłość. Również te miłosne rzeczy, które tam były ujęte, ale też szereg innych rzeczy globalnie ujęte jako miłość. Dlatego jest napisane, Bóg jest miłością. A tak jak ostatnio mój znajomy powiedział, że zaryzykowałby pojęcie, że miłość jest Bogiem. Bo tylko tak możemy rzeczy rozróżnić. Miłość to Bóg. Czyli ten Boży charakter, on się przejawia przez to, że Ty kochasz. W ogóle kochasz. Kochasz. I w Ewangelii Jana 13:35 jest napisane, że jest ten właśnie znak rozpoznawany, że oni po tym nas będą poznawać, że miłość wzajemną mieć będziemy. Przecież ta miłość, ona będzie tym głównym znakiem, tą główną informacją dla ludzi, że to Bóg jest z nami, że Bóg jest w nas. Ta prawdziwa miłość. A w Ewangelii Jana 15:13 czytamy taki tekst. Ewangelia Jana 15:13. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Tutaj zaczynamy wchodzić w taką przestrzeń rozumienia przyjaciela, że kwintesencją manifestacji Bożego charakteru jest życie swoje kładzie. A więc Boży charakter będzie przejawiał się w Tobie w ten sposób, że życie swoje będziesz kładł za innych ludzi. Inaczej się to nie da. A więc Boży charakter, on się przejawia przez to, że kładziesz życie swoje. I powiem Ci moją osobistą, jakby obserwację.
dla mnie takim widzialnym dowodem Nowego Narodzenia, bo o niewidzialnym dowodzie wam powiedziałem. Niewidzialny dowód Nowego Narodzenia jest taki, że jest w tobie konflikt. Jeżeli upadasz, to jest w tobie konflikt. To jest niewidzialny dowód. Ale jest widzialny dowód twojego Nowego Narodzenia. I widzialny dowód Nowego Narodzenia to jest to, że życie swoje płacisz. Za królestwo, za jego ludzi w królestwie. Rozumiesz? Nie ma innego dowodu. Każdy dowód, każda inna rzecz to jest bardzo subiektywna sprawa. Wiecie, że to, że ktoś ma pewność zbawienia, to jest subiektywna rzecz? To jest bardzo subiektywna sprawa. Jak ty mi udowodnisz, że ty masz pewność zbawienia? Proszę bardzo. Ty masz mi to powiedzieć. A ja mogę ci uwierzyć albo nie. Zgadza się? Nie ma żadnego dowodu na to. Ale jest dowód w postaci kładzenia życia. Jeżeli ktoś nie kładzie życia za królestwo, to ja nie mam żadnego dowodu, że jest to narodzony z Bożego Ducha człowiek. Może też przeżył, może go wybrał, może doświadczył jakiegoś cudu, ale niekoniecznie spotkał się z Jezusem osobiście. Jest bardzo dużo ludzi w kościołach, którzy przeżyli cuda, zostali dotknięci przez Boga, zetknęli się z atmosferą nieba, doświadczyli różnych rzeczy. I o takich ludziach między innymi jest opisane, to jest napisane w liście do Hebrajczyków. Wiecie o tym? A, przecież to mam już w ogóle korci. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Dlatego pominąwszy nauki o Chrystusie, zwrócił się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Nauki o odbywaniach, układaniu rąk, o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywrócić do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz często, na nią spadającej rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy je uprawiają, otrzymują błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje ciemnie i ostry, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresy miejsc palenych. A chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym. Zwłaszcza to dotyczy zbawienia. Na tym wersecie, na tych wersetach, różne mózgi teologiczne oparły doktrynę grzechu śmiertelnego. Tylko tutaj nie ma nic wspólnego ten zapis z grzechem śmiertelnym. Teologia grzechu śmiertelnego jest wyssana z palca. Ponieważ jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni. Oświecenie nie oznacza nowego narodzenia. Oświecenie oznacza to, że na życie czyjeś pada Boże światło. Tak? I tenże człowiek, tak? Zaczyna się orientować, że jest w złym miejscu. Mnóstwo ludzi jest oświeconych. Przychodzą do kościoła, otrzymują informacje, głosi im się Ewangelię. Głosi się Ewangelię. I ktoś cię słucha. On został oświecony, zgadza się? Światło, które jest w tobie, bo ty w ogóle światłem jesteś, oświeciło. Powiedz mi, czy ogłoszenie komuś Ewangelii, tak? Powoduje, że ktoś się narodzi na nowo, że ktoś się narodził z Bożego Ducha, czy to jest automatyczne? Nie. A więc można być oświeconym, a nie narodzonym z Bożego Ducha. Chodźmy dalej. Zakosztowali daru niebiańskiego. Co to jest zakosztować daru niebiańskiego? Słowo zakosztować, czyli skosztować, tak? Dokładnie wyraz grecki użyty jest tak, jest to wyraz użyty na to, że bierzesz coś do ust, tak? Sprawdzasz smak i wypluwasz. Tak jak koleserzy wina sprawdzają wino. Gdyby koneserzy wina, tak? Kiperzy, oni pili wino, tak? To byli nawaleni jak automaty. Wino się wącha, następnie się bierze do ust. To jest zakosztować. Zakosztować daru niebiańskiego nie oznacza go połknąć i spożyć. Co to znaczy zakosztować daru niebiańskiego
w sposób bardzo, bardzo prosty. Na przykład zostać uzdrowiony. Ktoś został uzdrowiony, zakosztował daru niebieskiego. A to w ogóle nie oznacza, że jest narodzony z Bożego Ducha. Co jest dalej? Stali się uczestnikami Ducha Świętego. Stać się uczestnikiem Ducha Świętego. Co to jest być uczestnikiem? To znaczy być częścią działania Ducha Świętego. To jest stać się uczestnikiem. Jesteś w miejscu, gdzie działa Duch Święty. Rozumiesz? Ludzie do nas przychodzą do kościoła, działa potężne namaszczenie. Wiecie, co ludzie czasami robią w namaszczeniu? Głupieją. Wiecie, co Saul zrobił w namaszczeniu? Rozebrał się i leżał nago. Zgłupiał w namaszczeniu. Ludzie głupieją w namaszczeniu. Wierzący ludzie głupieją w namaszczeniu. A nie wierzący w ogóle głupieją czasami. A innym jest dobrze w namaszczeniu. Ja nieraz zauważyłem na ulicach, że głoszę Ewangelię, a przy mnie stoi jakiś medel. Człowieku. Idę dalej. Medel idzie. I stoi. Pijany. Jak ja zacząłem pytać Boga, bo ja zacząłem starać w różnych miejscach Polski. Mówię, Boże, o co chodzi? Mówię, mam taką trudność, no bo głoszę, jestem przed kamerą, tak? A ten stoi przy mnie, człowieku, zgięty w pół. W ogóle ja filmowany z nim jestem, w ogóle wiesz, idę dalej, patrz, idzie za mną. I znowu stoi. I żeby się to przytrafiło raz, to ja bym to wolał, ale mi się to przytrafiło wiele razy. Wiesz, albo na przykład głosisz długo, patrz, jak dużo tam siedzi, siedzą. Nie chcą od ciebie pieniędzy, nie chcą niczego od ciebie, po prostu tam siedzą. Ja mówię, Boże, czemu menele tu siedzą? A potem powiedział, bo im dobrze ze mną. Bo oni tam odpoczywają. Demoniczne siły przestają działać w ich życiu. Rozumiesz? Odpoczywa im głowa. Tam, gdzie jest namaszczenie, tam demony się nie utrzymują. Ludzie przychodzą do żeby być w namaszczeniu. Ale czy bycie w namaszczeniu oznacza nowe narodzenie? Nie. A więc można być uczestnikiem Ducha Świętego. Można padać pod mocą. Mogą się różne rzeczy z tobą dziać, ale to nie oznacza nowego narodzenia. Zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Iluż ludzi przyjmuje Boże Słowo, nie przyjmując Jezusa? Uczą się, jak mają żyć. Na przykład wielu biznesmenów w Stanach zorientowało się, że przynoszą swoje dziesięciny do kościoła, po prostu lepiej im się wiedzie. A więc nie są narodzeni z Bożego Ducha, ale systematycznie oddają pieniądze do kościołów. Rozumiesz? Ja osobiście rozmawiałem z człowiekiem, który tak robi, niewierzącym. I on mówi, a moja firma wszędzie wtedy. Bo tak mówi Boże Słowo. Iluż ludzi przyjęło prawdę z Bożego Słowa w sprawie uzdrowienia. Rozumiecie? Ale czy to oznacza, że oni narodzili się z Bożego Ducha? Nie. A więc można doświadczyć, że Boże Słowo jest dobre. Tak? Ale niekoniecznie narodzić się z Bożego Ducha. Doświadczyli też cudownych rzeczy, mocy wieku przyszłego. Iluż ludzi miało widzenia, duchowe widzenia. Przyszedł do nich Jezus. Przecież ja znam ludzi, którzy mieli duchowe widzenia i nie narodzili się z Bożego Ducha. Co mówi Boże Słowo? Że choćby ktoś z nieba stanął, tak? Choćby ktoś z nieba przyszedł, nie uwierzył. Ile jest wizytacji aniołów u ludzi? Czy wizytacja anioła, który przynosi poselstwo, jest równoznaczna z narodzeniem z Bożego Ducha? Nie. A więc zobaczcie, ten werset, on nie odnosi się do ludzi narodzonych z Bożego Ducha. A dziewiąty werset, te wersety nie odnoszą się do ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. A dziewiąty werset mówi, ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, czyli jest tam inna grupa. A więc rozumiecie, są tam dwie grupy ludzi. Święty Paweł mówi do wierzących o niewierzących, którzy doświadczyli mocy Ducha Świętego, doświadczyli tego, ale nigdy się nie narodzili z Bożego Ducha. Rozumiecie? A z tego zrobiono doktrynę o grzechu śmiertelnym. To jest bzdura. Prawda jest taka, że jeżeli ktoś się rodzi z Bożego Ducha, to jest żywy na zawsze. A jest też druga prawda, że w kościołach jest pełno ludzi, którzy doświadczyli rzeczy niebiańskich, a nigdy się nie narodzili z Bożego Ducha, i oni są w tych kościołach. A potem oni odchodzą, rozumiesz, bo im się już znudziło, tak?
A teolodzy mówią, o, był tyle lat w kościele i odszedł. Ja mówię, bo się nigdy nie narodził z Bożego Ducha. Nigdy się nie narodził z Bożego Ducha. On mówił innymi językami, ja mówię, weź przez ten poruszyć. Dzisiaj się zawodowo ludzi uczy, mówi się innymi językami w kościołach charyzmatycznych. No powtarzaj po mnie, saramaraba, saramaraba. Słowo honoru, tak robią człowieku. Ludzie się uczy. I teraz jest, że to zauważyłem, wchodzę do jakiejś wspólnoty, to jest w ogóle bardzo ciekawe, nie wiem, czy kiedyś to zauważyliście tak, ale wchodzi się do jakiejś wspólnoty i tam jest specyficzny ton mówienia innymi językami. Gro ludzi mówi podobnie. Zauważyliście takie zjawisko? To jest bardzo ciekawe. Jak to jest możliwe? Bo się uczą, rozumiecie? Jedni od drugich. A więc widzimy, że sposób przejawia, że 15-13, jeszcze raz to przeczytam. Większej miłości nie tak nie ma, jeżeli to życie w swoich ładzie. A więc widzimy, że jedyny sposób na przejawianie Bożej miłości, tak? Jedyny sposób, który jest usankcjonowany w Biblii, tak? To jest kładzenie swojego życia. Bo tylko po tym poznajemy realnie narodzonych z Bożego Ducha ludzi, po niczym innym. Bo człowiek, który nie jest narodzony z Bożego Ducha, on nie będzie życia swojego kładł. Rozumiecie? Nie będzie. I nie będzie to dla niego problemem. Po prostu. Przed takimi prawdami stoimy dzisiaj. A więc miłość to jest coś, co ty masz w sobie. Coś, co jest czpieniem Bożego charakteru, ostrzem Bożego charakteru. I miłość, ona tak naprawdę będzie się manifestowała tym, czyli ten charakter Boży się będzie manifestował tym, że im mocniej się on będzie przejawiał przez ciebie, tym bardziej życie będziesz kładł. A więc im więcej Bożego charakteru w tobie, tym więcej miłości uwalnianej na zewnątrz w postaci kładzenia życia swojego. Tak to wygląda w praktyce. Teraz, jakie są praktyczne elementy związane z uwalnianiem miłości, czyli miłość w praktyce? Rzymian 13:10. Pierwsza rzecz. Miłość nie wyrządza zła człowiekowi. A więc Boży charakter nie wyrządzi człowiekowi zła. Po prostu. Miłość nie wyrządza zła człowiekowi. I tutaj od razu musimy pewne dygresje wprowadzać, ponieważ ludzie będą się czuli źle, jeśli będziemy mówili prawdę. Ludzie będą się czuli źle w naszym towarzystwie, jeżeli będziemy praktykowali prawdę. Ale to nie jest czynienie im zła. Ja nie czynię komuś zła, jeśli mu mówię prawdę. On się może źle poczuć, tak? Ale to jest jego prywatny interes. Ja zawsze mówię, chcesz się dobrze czuć w moim towarzystwie? To się nawróć. Będziemy żyli w symbiozie. Tak? Bo jeżeli ty się nie narodzisz z Bożego Ducha, tak? Będziesz trwał uporczywie przy swoich patologiach, to ci po prostu będzie źle w moim środowisku. Bo moje środowisko jest środowiskiem niebiańskim, twoje środowisko jest środowiskiem ziemskim. Tak? Ale jeżeli chodzi o moją działalność wobec ludzi, to każde moje działanie wobec drugiego człowieka ma na celu czynienie dobra. Więc nawet kiedy mówię prawdę do człowieka, no to mówię w tym celu, aby dobro czynić. No przecież nie mówię tego, żeby zło czynić temu człowiekowi. A więc Boża miłość, Boży charakter nigdy nie wyrządzą zła człowiekowi. Ja często mówię do ludzi, mówię, zaufaj mi, zrób te rzeczy, będzie dobrze, na pewno będzie dobrze. Ja mówię, słowo honoru ci daję, będzie dobrze, bo ja wiem, jak to działa. Ja ci zła nie wyrządzę. Ja nie wyrządzę ci zła. Nie wyrządzę ci zła. Kiedyś często rozmawiam z ludźmi, którzy próbują ratować swoje patologiczne związki. Są w związku patologicznym, tak? Co mam zrobić? Ja mówię, zerwij związek. Ale to się posypie wszystko. No wiem. Mówiłem, że się posypie. Mówię, wiesz, no ale teraz, mówię, jest to utrzymywane w sposób sztuczny. Znaczy, to jest już posypane. Tylko to wszystko włożyłeś, proszę Ciebie, w taki kosz na śmieci w kształcie twojej duszy i to w tym koszu na śmieci stoi. No to dalej, to już jest posypane.
Chodzi o to, żebyśmy to zrobili w tej chwili bardzo publicznie. Rozwalmy koszta śmieci. Wysypmy to wszystko. Niech się posypie. Okay? Pewne rzeczy się nigdy nie uratują. Nigdy. Nigdy. A stanie na kupie śmieci i wołanie do Boga, Panie, ołożysz te śmieci, to jest przynajmniej niestosowne. Przynajmniej niestosowne. Bo Bóg nigdy nie ożywia śmieci. Nigdy. Bo On mówi cały czas, zostaw to, co pospolite, a to, co szlachetne, przyjdź. Tak? No, to, co pospolite, w ogóle to wie, fajans, 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 fajans. A więc miłość nie wyrządza zła człowiekowi. Rzymian 12:10. Widzimy ważny element, wyprzedzanie się nawzajem w okazywaniu szacunku. A więc charakter Boży, tam, czyli miłość w praktyce, objawia się w ten sposób, że ty robisz rzeczy jako pierwszy. Jesteś zawsze pewnego rodzaju motorem miłości. Czyli ja nie oczekuję, żeby ktoś zrobił ruch w moją stronę, tylko ja robię ruch w stronę człowieka. Chyba że na pułapie wychowawczym oczekuję ruchu od człowieka, ale to jest zupełnie inny kaliber. Natomiast ja generalnie wykonuję ruch miłosny ciągle. Czemu? No bo Bóg wykonuje ciągle ruch miłosny. Czyli charakter Boży przejawia się w ten sposób, że jestem liderem mojej miłości wobec ludzi. Lideruję tej miłości, idę w ogóle jako pierwszy w tym temacie. Czyli Słowo Boże mówi, żeby wyprzedzać się nawzajem w okazywaniu szacunku. Czym jest ten szacunek tutaj opisany? Więc szacunek to przede wszystkim jest respekt wobec odrodzonego ducha. Respekt wobec człowieka. I respekt wobec dzieła Bożego, a więc Boży charakter. On będzie okazywał respekt, tak? Wobec odrodzonego ducha człowieka, wobec człowieka jako człowieka i wobec dzieła Bożego. Czyli Bóg, kiedy uwalnia swoją miłość przez ciebie, a powiem inaczej, kiedy ty uwalniasz Bożą miłość z siebie, tak? To ty otaczasz jako pierwszy całym systemem szacunku ludzi wierzących, tak? Ludzi, którzy są niewierzący i całe dzieło Boże, które jest wokół. Szanujesz te rzeczy. W ogóle Boży charakter ma to do siebie, że ty działasz bardzo proczłowieczo, okazuje się. Wchodzisz w relacje ze stworzeniem Bożym i starasz się dobrze czynić temu wszystkiemu. To jest tak naprawdę banalnie proste. Dobrze czynić. Dobrze czynić. Ja się złapałem na różnych rzeczach, przyjaciele. Nie wiem, jak wy to macie. Każdy może mieć inne tam przeżycia. Natomiast mi na przykład jest... Idę gdzieś, nie? Widzę śmieć. Ja podnoszę śmieć. W ogóle nikt mnie nie widzi. Ten śmieć tam może leżeć, ten śmieć mnie nie obchodzi. No czemu podnoszę ten śmieć? Dlaczego ja to w ogóle robię? No bo powstało we mnie coś takiego, że to jest, że ta ziemia jest moja. Na przykład tak mam. Dla mnie, jak chcesz, to wyrzucaj śmieć. To jest twój biznes, wiesz, nie? I na przykład nie mam czegoś takiego, że idę i łamię gałąź jakąś. Rozumiesz? Bo mam zajawki łamania gałęzi. Ja tak nie mam na przykład. Ja nie mówię, że chcesz, to se łam gałęzi, to nie. Chodzi o to, że ja nie widzę celu w łamaniu tej gałęzi. Rozumiesz? To znaczy szacunek dla stworzenia w ogóle, nie? Nie mam czegoś takiego, że zdepczę robaka. Tak nie mam. Jak zdepczę, to zdepczę. No jak idę, nie widziałem. Ale ja takiego czegoś nie mam, nie? Wiecie, jak jest na przykład pająk u mnie w domu, tak? Albo coś, to wiecie, co ja w ogóle z tym robię? Ja to łapię, bo ja nie mam przyjemności go jakoś tak łapać, bo ja w ogóle, jak nie wiem, gdzie on ma przód, a gdzie tył, to nie wiem, czy mnie ugryzie. Więc jako zapobiegawczo to robię to w ten sposób. Biorę szklankę, łapię go w szklankę, ale rozumiesz, ja bym mógł go zabić. Biorę taki kawałek kartki i go wynoszę w ogóle. Ja tak mam od lat. Ja też na nikogo nie wpływam. Nie chcesz, to lataj z muchozolem, trój to wszystko. To nie moja brocha, rozumiesz, o co chodzi. Natomiast mnie interesuje w ogóle to, że ja zobaczyłem coś w sobie. I teraz, skoro robię to w stosunku do takich zjawisk, jak rośliny i zwierzęta, to co ja robię w stosunku do ludzi? Bo to jest bardzo ważne. Tak?
Ja zobaczyłem w to, że jeżeli ja już dzisiaj się umiem pochylić nad robakiem, tak? To znaczy, że we mnie coś powstało miłosnego w ogóle. Rozumiesz mnie? Coś miłosnego powstało. Że ja na przykład cierpię, jeśli zgrzeszę wobec człowieka na przykład słowem. Jest jakieś cierpienie we mnie wewnętrzne. Zauważę to czasem wcześniej, czasem później. Rozumiesz? Czymś innym jest, jeżeli ja wiem, co robię i moje słowo jest szorstkie i moje słowo jest twarde, ale to ma sens. Bo ja zazwyczaj to kontroluję. Czasem nie skontroluję. Czasem bywa, że nie skontroluję. I wtedy jest to grzeszne, jeśli nie skontroluję. Zazwyczaj natomiast kontroluję i teraz ja na przykład wiem, że ja używam słowa szorstkiego, słowa ostrego, bo ono ma cel miłosny. Ma coś pobudzić, ma coś zrobić. Często ludzie nie wiedzą, co to ma zrobić, co to ma pobudzić. Rozumiesz? No ale to ma pobudzić do czegoś. W ogóle miłość w człowieku, ona nie jest ograniczona do pewnej sentymentalnej formy, bo to jest nieprawda. W ogóle Boży charakter, on nie przejawia się jako sentymentalna forma jakaś. Tak? To jest bardzo płynna rzecz. Ale ona zawsze dobrze, ma dobrze czynić, tak? I ma wyprzedzać, być pierwsza w okazywaniu szacunku. Czyli tego respektu wobec wszystkiego, co jest wokół mnie. Wobec odrodzonych duchów ludzi, wobec człowieczeństwa i wobec wszelkiego stworzenia. On ma respekt pewien. To nie jest dla mnie religia, w żadnym wypadku do niej o to chodzi. Rozumiesz? Bo ja wiesz, Sarenkę bym znalazł gdzieś tam, jakoś to mi jej pomógł. Tak? Ale byłbym głodny, rozumiesz, czy moja rodzina była głodna, to mnie podrżnął gardło i zrobił w niej kotlety. W ogóle bym zrobił to z tym samym w ogóle, wiesz, tym samym pułapem w sercu swoim. Nie, w ogóle ja wiem, po co jest ta sarenka, ale jeżeli ja teraz tej sarenki nie zjem, nie mam zamiaru zjeść tej sarenki, okej, okay, no to by mi pomógł po prostu, jakoś ją naprawił, wziął do domu, wygłaskał, wytulił, wiesz, o co chodzi. To w ogóle mam w domu kota, tak? Może nie jesteśmy w jakiejś takiej najbliższej komitywie z tym kotem, bo żyjemy sobie tak troszkę w takiej symbiozie, wiesz, on czasem nam się, czasem, no ja go głaszczę generalnie, czasem go pogłaszczę, nie za często, proszę ciebie, czasem go pogłaszczę, on mnie czasem uderzy, wiesz, bo on ma taką, zajmę, pije ten kot, bez pazurów, ale pije, ma takie w ogóle, jakąś taką korbę. No i tak sobie żyjemy, natomiast gdybym był głodny, zjadł ten kot. Rozumiesz? Bym go przyrządził w domu i bym nie powiedział w ogóle to kot, będzie on, że to królika. No żaden problem to jest dla mnie. Żebyśmy rozumieli, o co chodzi, bo ja jestem zrównoważony psychicznie w ogóle. To jest, ja jest bardzo zrównoważony jestem, tak? Czyli tu nie ma, to nie jest religia żadna, bo jeżeli zwierzę dla ciebie ma znaczenie, proszę ciebie, wysokiego rzędu, to jest bardzo blisko tego, żeby stało się bałwanem w twoim życiu. Rozumiesz, o co chodzi? No to jest problem. Masz bałwana, proszę ciebie, egipskiego kota. I się modlić, proszę ciebie, do niego w ten sposób, że szanujesz tego kota. Czasami ludzie szanują zwierzęta bardziej niż ludzi. Czasami patrzę w internecie, powiedział, biedny piesek, dajcie 1000 lajków, proszę ciebie, żeby tu Azorek miał dumę. Tak? Ja sobie myślę, ludzie, co 2 minuty, tak? 10 000 ich do piekła na przykład. Kurczę, byśmy się jakoś wzięli do roboty, tak? Chyba innego lajka zamieść. Rozumiem, no z całym szacunkiem do Azorka, kurczę, w ogóle, tak? Wszystko ma jakby, czy ta miłość, ona jest bardzo, bardzo jakby szeroki zakres ma, tak? Natomiast ona to nie wyrządza zła i wyprzedza, tak, w okazywaniu szacunku. Tak? Czyli to widzimy, jeżeli chodzi o te przejawy miłości. I widzimy też w 1 Koryntian 8.1, że ta miłość buduje innych w Duchu Świętym. Czyli ta miłość w ogóle, ten Boży charakter, który się przejawia przez moje życie, on ma w celu budowanie, okej? Okay? Budowanie. Jak najbardziej przy budowaniu istnieje też forma najpierw rujnowania pewnych rzeczy. No i oczywiście to też tą miłością w ogóle się rujnuje różne sprawy, tak naprawdę. Niekoniecznie ludzie są na tak przy tym wszystkim naokoło, nie? Ale tak się przejawia ten Boży charakter. Ale zasadniczym celem jest budowanie rzeczy. Czyli charakter nasz ma budować, bo jak coś we mnie nie buduje,
to ja wtedy po prostu ja jestem w tarapatach. To znaczy, że to coś jest puste we mnie. Że to nie służy do budowania. I teraz ja chcę pokazać wam takich 12 konkretnych elementów miłosnych działań. Chciałbym, żebyśmy sobie na końcu tutaj tą rzecz zobaczyli. Pierwsza rzecz to jest dziękczynienie. W ogóle Boży charakter doprowadza cię do tego, że ty jesteś człowiekiem dziękczynienia. Jesteś człowiekiem wdzięczności. Ty dziękujesz. Za wszystko dziękuję. No to jest przeciwną dziękczynienia. No to jest narzekanie. Więc Boży charakter eliminuje każdą formę narzekania. A więc ja bym chciał, żebyś to sobie poddiagnozował bardzo fajnie u siebie w życiu. Rozumiesz? Tam, gdzie jest dziękczynienie, tam się charakter Boży już przejawił. Gdzie jest narzekanie, wewnętrzne czy zewnętrzne, tam nie ma śladu Bożego charakteru. A chcę ci powiedzieć, że albo jest dziękczynienie, albo narzekanie. Nie istnieje strefa neutralna. Albo jesteś wdzięczny za jakieś zjawisko, albo cię wpienie jakieś zjawisko. Rozumiesz? Nie ma strefy neutralnej. Dziękuję ci Boże za to, albo jestem wkurzony na to Boże. Dziękczynienie. Po druga rzecz to jest cierpliwość, czyli oczekiwanie z pasją. Cierpliwość, ciekawe słowo. Oczekiwanie z pasją. Oczekiwanie nie widząc efektu końcowego. On nie widzi efektu końcowego. Cierpliwość nie widzi efektu końcowego. Kiedyś jeden taki nauczyciel Słowa Bożego napisał taką krótką książkę, że dwie siostry, wiara i cierpliwość, dwie siostry są stale ze sobą jakby funkcjonują, że wiara, ona tak naprawdę, ona się w cierpliwości objawia non-stop, czyli ta cierpliwość, ona jest zawarta w życiu wiary. A więc charakter Boży przejawia się poprzez cierpliwe oczekiwanie na efekty. Różnego rzędu. Trzecia rzecz to jest łagodna komunikacja i wrażliwość. Łagodna komunikacja i wrażliwość. Łagodna komunikacja. Jak ja u siebie, ja byłem takim, ja w ogóle mam charakter choleryczny i ja to łagodna komunikacja była w ogóle dla mnie bardzo obcą rzeczą. I dzisiaj, kiedy widzę, że nie przejawia się jakaś łagodna komunikacja, to jest dla mnie w ogóle taki sygnał bardzo ważny. Gdzieś. To jest dla mnie informacja, że w tym miejscu, Artur, charakter Boży nie przejawia się. Nie kochasz w tym miejscu. Ty mnie kochasz. Nie? Dobrze, Boże, to ja będę nad tym pracował. Będę pracował nad tym. Łagodna komunikacja i wrażliwa komunikacja. Wrażliwa, czyli wchodząca w położenie drugiego człowieka. Wiecie, emocja, która idzie zawsze na początku myśli, ona jest taka, że ciężko ci jest szybciutko wejść w położenie drugiego człowieka. Ale my się w tym musimy trenować, we wchodzeniu w położenie drugiego człowieka. I wiecie, na czym rzecz polega? Ja jestem człowiekiem, który jest zafiksowany na prawdzie w ogóle Bożej. Ja gdzieś z tą prawdą Bożą wdzieram się w różne miejsca. Ja w różnych momentach zapominałem o tym, czym jest łagodna komunikacja. Bo dla mnie priorytetem było wrzucenie prawdy, wejście z tą prawdą, wiesz. Tylko że z prawdą się można wedrzeć. Można się wedrzeć i powiem tak, że jak jest dobry chirurg, tak, to on stara się zrobić jak najmniejszą dziurę w ciele. Jak chirurg jest debil, to mu nie zależy. W mogotowskim więzieniu był taki człowiek, nazywał się Rysio Rzeźnik. Rysio Rzeźnik, był sławny z tego, że któryś z więźniów, na przykład, bo dzisiaj to już tak nie ma, ale jeszcze lat temu 20, to jak się coś tam połknęło na przykład. Ktoś nie chciał siedzieć w takim normalnym więzieniu, wziął połknął jakąś łyżkę albo widelec. To bo tam wiecie, na szpital było lepsze jedzenie.
I wiesz, zawsze było przyjemniej na tym szpitalu leżeć niż w tej celi więziennej, tylko takim więzieniem szpitalu. No i na to trzeba było mu wyjąć tą łyżkę. No to on tam mógł mu zrobić Rysio takie jakieś nacięcie nieduże, rozumiesz? Ale jak Rysio robił mu ten, to on zawsze mówił, ostatni raz coś połknie, proszę cię. Jak go otworzył, rozumiesz, to mu się rana goiła rok. Już taki więzień drugi raz nie połknął nic. On wiedział, że jak do Rysia znów pojedzie, rozumiesz, że Rysio załatwi na drugi rok. Pojechał. A mógł, Rysio mógł malutki ter zrobić, nie? No wiesz. Rysio rzeczy. Jak widziałem to, co on zrobił ludziom, wiesz, jak im pokazywali ludzie, wiesz, no to człowieku w ogóle, wiesz, nie? On to taki był bardzo, proszę ciebie, wiesz, postpenitencjalny, nie? No, szybko się uczyli ludzie. Ale wiesz, dobry chirurg, on zrobi małą dziurę i przyniesie to, co należy, tak? Dlatego łagodna komunikacja i wrażliwość jest jak bycie chirurgiem. To jest coś takiego, co jest w tobie, tylko ty musisz to odkrywać. A jeżeli to się nie pojawia, to musi być dla ciebie czerwone światło. Czwarta rzecz to jest czułość w relacjach, czyli wielkoduszność. To jest czułość w relacjach. Relacje, szczególnie wiecie, wśród protestantów to istnieje taka mentalność utwardzania. Bo tu się dużo mówi o tym, żebyśmy emocje trzymali na wodzy, żebyśmy te wszystkie emocje gdzieś, wiecie, tak trzymali mocno. I czasem duchowi musimy być. I wiecie, wielu protestantów jest utwardzonych bardzo. To jest takie twarde sztuki są. Rozumiesz, o co chodzi? Jeśli tam u faceta to pół biedy, bo to wygląda, ale takie kobiety są takie wielkie. W ogóle wiesz, one są, dusze kobiet są bardzo twarde często w kościołach protestanckich. Wiecie, stąd ciężko wielu kobietom by znaleźć męża. Kościoła protestanckich. Naprawdę. To jest przeciwne. Mam twarde dusze. Rozumiecie? A to jest... I to nie... Słuchajcie, to nie jest Boży charakter. Twarda dusza to nie jest Boży charakter. To nie jest to. Mi się też tak wydawało przed lata, że to jest to. A ja później odkryłem w ogóle, że istnieje pojęcie czułości. Ja kiedyś zacząłem w Biblii badać wszystko pod kątem czułości. Ja w pewnym momencie nawet doszedłem do takiego miejsca, że jest napisane, że oni się, że był jakiś tam jakiś czas w Izraelu, że oni się pogubili w duchowej rzeczywistości, tak? Poszli gdzieś tam bokiem z uwagi na brak czułości. Mało czuły. To takie ciekawa rzecz jest, nie? Ale w ogóle czułość w relacjach, czyli wielkoduszność, czyli nie... Bóg chce, żeby twoja dusza, to nie chodzi o to, żeby duszę zabić, żeby emocje zabić, absolutnie. To trzeba je prawidłowo ulokować i używać ich należycie. Należycie. Dusze chrześcijan mogą być duszami romantycznymi. Ładnymi, romantycznymi duszami. Bo to bycie chrześcijaninem, narodzonym z Bożego Ducha, Bożym wojownikiem, to w ogóle nie jest tożsame z tym, że masz twardą, proszę ciebie, jak skała duszę. Rozumiesz? Bo o tym nigdzie nie ma mowy w Biblii, ani nie ma takiego doświadczenia. I trzeba się uczyć, jak to zrównoważyć wszystko, jak brać emocje i prowadzić je w odpowiednie miejsce, z drugiej strony wziąć, nie zatwardzić tej duszy swojej. Żeby ona nie była po prostu jak jakaś taka kupa kamieni taka, wiesz, nie? Przez to ludzie jak się pomylili na tych duszewnych zajawkach, to oni potem wzięli te dusze człowieku, tak jakby człowiek bez duszy był, taki bezduszny chrześcijanin. Twardy, konkretny, rozumiesz, bupa, tak, idę, wierzę, krótka, tur do przodu, w ogóle buta mnie. Rozumiesz, o to chodzi? Okej, w porządku, tylko to jest pewien wizerunek twardości ducha i to jest okej. Natomiast musi istnieć formuła czułości w relacjach. A to jest też kwestia treningu i bycia z ludźmi. Tak? I trenowania się bycia miłym. No to w ogóle jest w tobie, wiesz o tym, jest w tobie Boży romantyzm w ogóle taki, w obyciu, to i w ogóle jest w tobie. I zawsze w kimś drzemie jakiś muzyk, albo poeta, albo malarz, coś tam drzemie w kimś. Zawsze w kimś coś tam drzemie. Malutkie to nie musi być duże, rozumiecie o co chodzi? Ja po prostu chciałbym, żebyście swoje dusze zaczęli oglądać w ten sposób, one takie mają być. Tak? Nie takie ślucarskie, takie.
Następnie to jest nieobrażanie się, czyli szybkie wybaczanie. Bo czym jest nieobrażanie? To jest szybkie wybaczanie. Bo nie ma czegoś takiego, że ty nie zostaniesz urażony. Każdy jest urażany. Ok? Ja sam sobie z tego zdaję sprawę, że ja nawet jeżeli mówię prawdę do ludzi, to też ich urażam. I też ludzie, nawet którzy są blisko mnie, oni czują się urażeni w różnych sytuacjach. No ale rozumiesz, no ale musisz wybaczyć. Musisz wybaczyć. To jest szybkie wybaczanie. Szybko wybaczamy. Następnie to jest rozwaga wypowiedzi. To jest przeciwność wielomóstwa. Wielomóstwo to nie jest mówienie wielu rzeczy. Niektórzy myślą, że wielomóstwo polega na tym, że dużo mówisz. Nie. Wielomóstwo to jest mówienie rzeczy niepotrzebnych. Zbędnych. To jest wielomóstwo. Jest napisane, myślicie, że dla wielomóstwa waszego będziecie wysłuchani? Tu chodzi o to, że oni przychodzili i mówili Bogu kupę niepotrzebnych rzeczy. Na przykład wielomóstwo polega na tym, że przychodzimy do Boga i mówimy, jaki plan mam. Mam plan Boże, taki, 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 taki. Teraz Panie wyciągnij rękę po błogosław ten plan. W ogóle rozumiesz, plan to możesz mieć z objawienia. Jak masz objawiony plan, to w porządku. Wtedy nie musisz w ogóle do Boga takich modlitw zanosić. Tak? Bo to jest proste, tak? Po co? Wtedy po prostu trwasz w wierze i koniec. A więc rozwaga wypowiedzi. Język nasz jest końcówką mocy. I my, kiedy przejawia się przez nas Boży charakter, to wychodzi w naszych wypowiedziach. W różnego rzędu wypowiedziach. Siódma rzecz to jest nieplotkowanie. Nie plotkujemy. Miłość, ona nie plotkuje. Plotka to jest jakby rozmowa poza człowiekiem. Na przykład jedna część plotka jest rozmowa poza człowiekiem na temat jego mankamentów, mające na celu poniżenie tego człowieka. Rozumiem? To jest plotka. Plotką też jest ciekawa rzecz, bo na czym polega też plotka. Plotka też często nie dotyczy ludzi, tylko zjawisk. Tak. Paweł torpedował Greków w ten sposób. Tych jak Kretyńczyków, z Krety, ludzi z Krety. Kretyńczycy zawsze ukaże. Brzuchy, opasły i tak dalej. I mówi, jakby zarzucał im, że oni mają najwięcej czasu na rozmawianie o rzeczach, które się dzieją. A słyszałeś, co tam się wydarzyło w ogóle w tej wsi, proszę Ciebie, rozumiesz? No co to kogo obchodzi, co się wydarzyło w tej wsi? Przez Ciebie to nie powinno być, albo mówili w wiadomościach. A to Ty wstawiennik jesteś. Jak to wstawiennik? No wiadomości oglądasz. To masz służbę wstawienniczą w takim razie, tak? Nie masz? To co Cię to obchodzi? A może chyba, że zawodowo potrzebujesz, to coś innego. Też nie potrzebujesz zawodowo? No to nie mów mi, że masz rozrywki. Wiesz, zaczynamy. To jest fajne, żeby posądować siebie, nie? Ja siebie sąduję, mówię, po co ja oglądam te wiadomości? Jaki cel mam tym wiadomości? I oczywiście to nie oznacza, że masz wiadomości oglądasz, nie w tym sprawa. Chodzi o to, czy ty żyjesz czymś, czy nie żyjesz czymś. Czy ty żyjesz nie swoim życiem. Rozumiesz? Na przykład ludzie mają Facebooka. Ja mam chyba z 5. Tylko kurczę, ja nie żyję Facebookiem. Ja mam Facebooki po to, żeby zamieszczać tam informacje, tak? Uwalniać słowo, docierać do ludzi. Oczywiście, kiedy czasami przylatuję, na coś zerknę, popatrzę, dowiem się, uśmieję się, bo tam jest kupa też zabawnych rzeczy. Natomiast czymś innym jest życie Facebookiem. Przecież ludzie na przykład żyją Facebookiem, prawda? Żyją. Aż są takie zajawki, że gość umarł, proszę Ciebie, na pogrzebie nikogo nie ma i tam dwóch siedzi na ławce i mówi, a miał 5000 znajomych. No, a więc nieplotkowanie, interesowanie, jakby Boży charakter będzie Cię kierował zawsze w stronę rzeczy, które mają sens w ogóle. Wiecie? Sens. Ósma rzecz to jest wyrozumiałość. To jest przeciwna krytycznemu osądowi. Krytyczny osąd to nie jest sprawiedliwy osąd. Bo sprawiedliwy osąd to jest określenie prawdy Bożej w danej dziedzinie i to jest bardzo zdrowe i normalne. Ale krytyczny osąd, on polega na tym, że uwalnia się swoje zdanie notorycznie na każdy temat człowieku i ty każdy temat jesteś w stanie sądzić. No proszę cię.
Krytyczny osąd to jest subiektywny sąd. To jest sąd subiektywny. A wyrozumiałość polega na tym, że rozumiesz, dlaczego ten człowiek tak robi. Możesz go osądzić na podstawie prawdy Bożej, powiedzieć mu, ta rzecz jest niehalo, ale ty naprawdę rozumiesz, dlaczego to zjawisko ma miejsce. Bo ja na przykład wiem, dlaczego grzesznik grzeszy w nim. Czy ktoś grzeszy? I mówią, jak on mógł to zrobić? Ja mówię, no, to ja ci mogę to zrobić. Na przykład, bo to jest przyjemne. Ja to rozumiem. Ale wiecie, że Bóg nas rozumie. Wiecie, że Bóg rozumie cię nawet jak ty grzeszysz. On rozumie to. To nie dla niego. To nie to, że on siedzi, bawi się tak, mówi, och, jak on mógł to zrobić, przecież umarłem za jego grzechy. Dałem mu swojego Ducha Świętego, och, jak on mógł, jak on mógł. To tym jest Bóg. Bóg rozumie, że grzeszysz. Nie zgadza się z tym, daje ci rozwiązania, pokazuje ci to wszystko, rozumiesz? Ale on w ogóle nie jest nierozumną jakąś osobą, nie? Dziewiąta rzecz. Przejawem Bożego charakteru pojawia się wierność i posłuszeństwo prawdzie. To jest przeciwstawna buntu. A więc miłość tak naprawdę, ona nie niesie za sobą żadnej formy buntu. Boży charakter, on powoduje, że przestajesz być buntownikiem. Ja pamiętam, jak jeszcze były we mnie różne takie momenty, że się buntowałem. To patrzysz, to był jakiś gniew, w ogóle jakieś emocje też negatywne. Wiesz, po prostu jakiś taki... A dzisiaj w ogóle, no, przeciwstawiam się różnym rzeczom, ale zasadniczo w ogóle zauważyłem, że mnóstwo rzeczy w ogóle mnie nie przestała dotyczyć. Nie buntuję się przeciwko. Ja nie chcę płyną, nie chcę będą. Rozumiesz? A już na pewno w sprawach zasadniczych nie staję kontra pewnym prawdom. Dziesiąta rzecz to jest pracowitość. Kiedy charakter Boży przejawia się w twoim życiu, tak? To wzrastasz w pracowitości. W ogóle Bóg to jest pracowita postać. Jest pracowitość. Ty pracujesz. Paweł mówi, o wiele więcej pracowałem. Współpracowałem z łaską. Potem mówi, to łaska pracowała. Czyli widzimy tego Boga pracującego, tak? I kiedy w tobie jakby miłość, która się przejawia przez ciebie, ona będzie się przejawiała w pracowitości różnych ludzi. Nigdy w lenistwie, nigdy w lesterstwie. Przedostatnia rzecz to jest wstrzemięźliwość, czyli Boży charakter będzie powodował, że ty się będziesz wstrzymywał, będziesz miał tą mentalność, że nie trzeba cię będzie naganiać, tak, do wstrzymania się przed czymś. Ty się wstrzymasz, zatrzymasz, zarządzisz jakimiś rzeczami w twoim życiu, które generalnie no, potrzebują tego zarządu. Staniesz się szefem w tych rzeczach, szefujesz sobie. I ostatnia rzecz to jest wesołe przeżywanie codzienności, czyli ta popularna radość. Przeciwstawną jest martwienie się w ogóle. Czyli każda forma zmartwienia, ona jest przeciwna przepływowi miłości. Ona nie ma nic wspólnego z Bożym charakterem. Te wesołe przeżywanie codzienności, ta radość. To jest, co to jest radość? To jest wesołe przeżywanie codzienności. Wesołe przeżywanie codzienności. Że ta codzienność, ona staje się, ma w sobie jakąś taką atrakcję. Tak? Odnajduje, ten Boży charakter odnajduje w codzienności jakąś atrakcję. Ja po prostu chcę, żebyście zobaczyli, że jak te rzeczy ze sobą się łączą, że ta miłość, ona tak się właśnie praktykuje, że charakter Boży, to jest, on się przejawia przez miłość. I ta miłość to w ogóle nie jest jakaś sentymentalna struktura, tylko to jest cały system zachowań wobec środowiska, które jest wokół nas. Bo to wiecie, jak to brzmi? Miłość. Kochajmy wszystkie, ale co to znaczy? Jak to się ma? Jak to się gryzie w ogóle wszystko? Rozumiesz? Patrzcie na te rzeczy, poskładajcie je do kupy, poprzyglądajcie się im. To tak w ogóle wygląda. Często to nie ma nic wspólnego z twoimi emocjami na daną chwilę. Nie? Te w ogóle emocje gdzieś daleko są przy tym wszystkim. Niech się palą też różne takie światełka w waszym życiu, że będziecie widzieć, aha, tutaj
widzę, że jest ok, to fajnie się dzieje, ale tutaj ja widzę notorycznie, Boże, coś tu się nie dzieje jak trzeba. Boże, ja się biorę za tą przestrzeń. Tam to już nie będę się martwił, bo Ty w pokoju kształtujesz charakter Twój. A więc ja tutaj już widzę, że jest ok, nie przejmuję się tą dziedziną, nawet nie będę teraz swoich modlitw inwestował, tak? Ale się biorę za tą dziedzinę, tak? Widzę, że po prostu na przykład zauważasz rzeczy, że martwisz się rzeczami Bożymi na przykład jeszcze dodatkowo. Myślisz o tych Bożych rzeczach, w ogóle głowę Ci to po prostu przytłacza tym i przez cały czas myślałeś, że to jest z Boga, no to nie jest z Boga. Martwienie się Bożymi rzeczami nie jest z Boga. Że Bóg się nie martwi swoimi rzeczami. Widzicie, że Bóg się nami martwi? W ogóle się nie martwi nami. Wiecie, jaki jest dowód na to, że się Bóg nami nie martwi? Ludzie, 2000 lat temu Jezus umarł na krzyżu, wstał z martwych, poszedł do nieba, zesłał swojego Ducha Świętego i tyle ludzi. I mówię, teraz macie Ducha Świętego i życie. W ogóle wy wiecie, ludzie, że kupa rzeczy, która jest w świecie, przypisywana Bogu, to w ogóle to nie jest Bóg. Tam nie ma Boga w tym wszystkim. Bo ja wiem, że tak Bóg nie działa. Kupę objawień, które ludzie mają, to jest nieprawda, to w ogóle nie ma nic. W ogóle nie ma w tym Boga. Bóg działa w bardzo prosty sposób. Zesłał swojego Ducha Świętego. Rozumiecie? Wiecie, co to znaczy? On tak nam zaufał. On tak nam zaufał. On się w ogóle o nas nie martwi. Ja na przykład tylko na tym przykładzie zacząłem kształtować charakter, Boży charakter we mnie w ten sposób, że przestałem się martwić o swoje dzieci. Po prostu. Przestałem się zamartwiać o dzieci. Mam dwoje dzieci, ale nie martwię się o te dzieci. Nie martwię się. Chociaż diabeł mi proponuje różne rzeczy, nie? Mówi, będziecie dalej uczyć córkę tutaj z homeschoolingu, to wyjdzie na debila. Bo to jest debila, wyprodukujecie. Ale ja mówię, zamknij mordę w imieniu Jezusa. Jak mówi, zobacz, ty głosisz Ewangelię, syn twój nie jest nawrócony, nie oddał życia Jezusowi, zobacz. Zamknij mordę. Nie będę się martwił moim synem. Na 100% nie będę się martwił moim córką. Bo ja wtedy nie będę mógł ich kochać prawidłowo, rozumiecie? Nie pokocham ich, nie będę kochał. Wiele innych rzeczy. Ja powiem, przyglądaj się, bo to jest w ogóle. Ja daję zarys, bo ta szkoła ma na celu dać zarys. Ale musimy tak rzeczy badać pod tym kątem. Tu nie ma miejsca na potępienie, nie ma miejsca na frustrację, tu nie ma miejsca, że jeszcze tyle mi brakuje. Rozumiesz? W ogóle zobacz, jak tylko myślisz, że tyle mi jeszcze brakuje, znaczy, że się martwisz. To bardzo proste rzeczy. Czy tam jest właśnie czerwona lampka? Jak jest myśl, tyle mi brakuje, won. Oto jestem zaspokojony. Pełen. Jestem radosny i właśnie będę się cieszył. Nie będę się martwił, że tego jeszcze nie mam. Nie będę się martwił, że należy Cię charakter Boże się przejawić. Nawet się tym nie będę martwił, się nic nie będę martwił. Nie będę się martwił, że tego nie ma, że tam tego nie ma. Nie, bo to już samo w sobie jest dla mnie tą czerwoną lampą. Więc pracujcie na tych informacjach. To jest taka moja wielka prośba, żebyście te informacje, żebyście nie traktowali jak jakiś taki, powiedzmy, spis od A do Z, tylko to jest bardzo luźna informacja, mająca za cel, tak, danie podstawy do pracy, nad tym się pracuje. Wiele innych rzeczy może Wam wyjść. Wiele innych cech charakteru Boga możecie zobaczyć. Okej? Okay? Bo wiecie, rozumiecie, to jest, ja podałem tylko na przykład takie główne, podstawowe elementy, ale Wy możecie w swoim życiu zobaczyć takie, Bóg może Wam tak, jakby możecie zobaczyć takie matryce Bożego charakteru, które będą dla Was. Okay? Bo każdy z nas jest inny, każdy z inne rzeczy przechodzi. Tak? Rozumiesz? Może na przykład zobaczysz, jaki Bóg ma stosunek do samotności. Tak? Albo do izolacji jakiejś. Zobaczysz, że jest prospołeczny jakiś. W ogóle zobaczysz tego Boga właśnie takiego, nie? Albo na przykład do hojności, tak? Pan hojny jest na przykład, hojny. Jest hojny. Ja kiedyś myślałem, że Bóg jest oszczędny. Tak myślałem.
To nie znaczy, że człowiek nie ma być oszczędny, bo nie w tym sprawa. Ale ja myślałem, że w ogóle Bóg jest oszczędny. Okazało się, że w ogóle nie jest oszczędny. Jest hojny. Ale to trudne, jakby... ja na przykład nadal na tym pracuję, powiem w ten sposób, nie? Ja na tym pracuję w moim życiu. Tak? I o ile na przykład jestem w stanie już uwalniać hojność wobec innych, tak trudniej jeszcze mi jest uwalniać hojność wobec siebie. Rozumiesz? A to nie na tym polega tylko rzecz, żebym ja był hojny wobec innych, tylko moje jakby dowód na to, że to się przejawia, że ten hojny Bóg, to jest to, że będę hojny dla siebie jeszcze. A wiecie, co nam wdrożono do głów, tak? Ascetyzm. Tak? Ma być hojny, ale ty jednak, wiesz, ty się poświęć, tutaj wszystko daj, to sobie to tak, wiesz, oddziel od A do B, żeby tak tyle, wręcz ciebie, żeby dla innych. Wiesz, to jest herezja taka sama jak brak hojności zupełnie. Będziesz kochał bliźniego swego jak siebie samego. Będziesz tak hojny dla bliźniego samego swego, jak dla siebie samego. To się tak łączy wszystko ze sobą, tak? Tylko to trzeba na tym zacząć pracować. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękuję Tobie za ten czas. Dziękuję Tobie za to, że mogliśmy tutaj razem być, mogliśmy razem słuchać Twojego słowa. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że ja mogę mówić do ludzi, Ojcze, bo to są trudne rzeczy, trudne do przekazania. Ojcze, ja dziękuję za Twoją łaskę, dziękuję Tobie, że Ty działasz wśród ludzi, że Ty pracujesz teraz na tym, Ojcze, co Ty do nich powiedziałeś, Ojcze. Duchu Święty, ja modlę się, aby każde z tych słów było, Ojcze, w tej chwili użyte, Ojcze, przez ludzi. Ojcze, dziękuję Ci za ich umysł, dziękuję Ci za to, że oni będą tych rzeczy używali, że będą, Ojcze, pracowali na nich. Duchu żywego Boga, uwielbiam Cię za to. Niech to, Ojcze, głęboko zapada. Niech Twoja krew, Duchu Święty, krew Jezusa, przykrywa to, Ojcze, i chroni przed wszelkiego rodzaju złodziejstwem diabelskim. Ogłaszam, że, Ojcze, ludzie wydadzą stukrotny plon, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.